Witajcie, widzowie. Z tej strony Filo. Nic się w tym, pod tym względem nie zmieniło. Mamy już 35. odcinek, jeśli się nie mylę. I ostatnio dużo się podziało. Jak pamiętacie, co się działo ostatnio, jak nie pamiętacie, to już śpieszę z wytłumaczeniem, przypomnieniem. Mianowicie biliśmy się z Salamandrą i natknęliśmy się na wilkołaka Vincenta. Tego Vincenta Mace'a, który jest kapitanem straży miejskiej, czy jakoś tak. I tego wilkołaka zostawiliśmy w spokoju. Stwierdziłem, żeby nie obarczyć was ewentualnie winą, że Vincent w takiej postaci może zostać, bo miałem tylko wybór albo go zabić, albo zostawić jako wilkołaka, ponieważ nie chciał się przemieniać. Może Carmen na niego wpłynie, jak z nią pogadamy, bo właśnie do niej idziemy i zobaczymy, jak ona na to zareaguje. Bo patrząc, widzimy, że ona chce tutaj, żeby jednak był człowiekiem, ponieważ szukała lekarstwa. Także możliwe, że no raczej przegadali to ze sobą. A jak jej powiem, że wiem, kto jest tym wilkołakiem, no to wtedy ostatecznie się dowiemy, czy ona chce go uratować, czy nie. Możliwe, że tutaj... Myślę, że będzie chciała. Bo jest szansa, że kiedyś straci rozum Vincent. No ale jest też szansa chyba, że nie, chociaż chyba większa szansa na to, że straci rozum i stanie się od wewnątrz wilkołakiem. Witaj, Wiedźmin. Hierofant poradził mi, jak usunąć likantropię. Nic z tego. Nie zdradzę ci... Przestań, Carmen. Wiem już, że to Vincent. Błagam, nie rób mu krzywdy. Spróbujemy mu pomóc. Słuchaj mnie uważnie. Tak? Okej, okay, czyli jednak próbujemy. Jak masz naprawdę na imię? Bo domyślam się, że Carmen to pseudonim zawodowy. Dobrze się domyślasz. Naprawdę nazywam się Hela. Zbyt pospolicie jak na tę profesję. Rozmawiałem z Hierofantem o przypadłości Vincenta. O! Druid poradził, żebyś utkała koszulę z blekotu. Gdy Vincent nałoży ją na noc, zostanie odczarowany. Tak zrobię. Proszę, przyniosłem ci liście blekotu. Zrób z nich dla Vincenta koszulę, która przełamie klątwę. Dziękuję, Geralt. Jeszcze dzisiaj Vincent pójdzie spać w nowej koszuli nocnej. Się dowiemy za dnia, jak do niej przyjdziemy, czy to pomogło, czy nie. Mam nadzieję, że nic mu się nie stanie z tego tytułu, że ma tę koszulę. Plus jest taki, że Carmen żyje, więc jej nie zabił. Tak. Jak? Koszula z blekotu pomogła na likantropie? Pewnie nie. Nie. To było straszne. Przemiana nastąpiła, jak tylko księżyc pojawił się na niebie. Vincent podarł koszulę i gdzieś uciekł. Nie rozpaczaj, Carmen. Może inny sposób będzie bardziej skuteczny. Tak? Bywa. Czyli Kalkstein. Moim zdaniem Kalkstein tutaj pozostał jedyną opcją. Tak? Potrafiłbyś przyrządzić eliksir, który zlikwiduje klątwę likantropii? Sam nie wiem. Nigdy nie próbowałem. Zrobiłem kiedyś magiczny napój dla damy zamienionej w sokoła, ale nie wiem, czy poskutkował. Potrzebuję eliksiru dla wilkołaka. Ukochany pewnej młodej kobiety. Co się będę rozwodził, sam wiesz, jak to bywa. Normalnie odmówiłbym, ale tyle ci zawdzięczam. Chwilę potrwa przeliczenie proporcji składników. Na szczęście aparaturę i komponenty mam na miejscu. Wpadnij później, zgoda? Zajmę się innymi zadaniami, a po eliksir wrócę później. Może wystarczy, że zrobię postęp w jakimś zadaniu, bądź jakieś wykonam. I jak wrócę do Kalksztejna, to Geralt uzna, że dobra, coś tam zrobił w innym zadaniu, więc możemy mu dać już do tego. Chyba, że muszę jakieś konkretne zadanie zrobić. I wtedy mi się pojawi też informacja, że dobra, mogę pójść do Kalksztejna. Pogadamy z Triss odnośnie nas. Bo po tym, jak zostawiliśmy Vincenta przy życiu, to coś tam nam się... Nie rozpieszczasz go za... Zmieniło. A, jeszcze tutaj. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy? Owszem. Nie wiem, wciąż... Geralt? Aha, no to chuj. To Salamander. U Salamander znalazłem dziwny, magiczny kamień.
Ciekawe. Pokaż mi go. Geralt, świetnie! To telekomunikator. Pozostawia magiczny ślad transferu. Możesz mówić prościej. Jestem tylko zwykłym wiedźminem. Jeśli będziemy mieli szczęście, po tym możemy wyśledzić, gdzie znajduje się kryjówka salamandry. A zatem? Porozmawiamy o tym z Loivardenem na przyjęciu. Możesz mi powiedzieć coś więcej o znalezionym w bazie salamandry magicznym komunikatorze? Przede wszystkim umożliwia rozmowę na krótkim dystansie. Ktoś znający się na magii może wyciągnąć z niego wiele pożytecznych informacji. Jeśli salamandry używały go do komunikacji z główną bazą, będę mogła ją zlokalizować. Krótki dystans, ciekawe. Mogłabyś sprawdzić ostatnią rozmowę? Bez problemu. Komunikator wysyłał sygnał do jednego z domów w Wyzimie. Zaznaczę ci na mapie. Geralt, jest coś, o czym nie wiem? Mam przeczucie. Sprawdzę i dam znać. Nie martw się. Dobrze. Uważaj na siebie. Czyżby Radowis był w Wyzimie? Dobra, mamy tutaj ślad magiczny, jak widzicie. Czekaj, bo jeśli dobrze rozumiem, to tam może być Radowid, tak? Kurde, nie wiem. Zobaczymy. No tak. Jest Radowid. Widzicie, miałem kurde rację, dobra. Czyli znaleźliśmy go. Czyli tutaj mamy kolejną personę, która tutaj chce swoje wpływy. Temeria to jeden wielki bordel. Rozszerzyć. Witaj ponownie, Wiedźminie. Witaj, Radowidzie. Tym razem nie dzieli nas magiczne lustro. Cieszę się, że zdołałeś namierzyć moją kryjówkę. Triss Merigold maczała w tym palce, prawda? Znasz Triss? Nie osobiście, ale znam Filipę Eilhart, a to tak, jakbym znał wszystkie czarodziejki. Filipę pamiętam. Kim chyba. Jest Filipa? Filipa Eilhart jest jedną z najważniejszych postaci w Redanii. Zasiada w Radzie Regencyjnej, dopóki młody król nie osiągnie odpowiedniego wieku, by przejąć władzę. Przekupiła, omamiła lub zastraszyła połowę wpływowych osobistości Redanii. Dodatkowo jest członkinią Loży Czarodziejek, do której należy również twoja Triss. Czarodziejów nie przyjmują? O ile wiem, nie. Ale nie śmiej się. Każda z tych kobiet uważa, że ma prawo decydować o losach świata. Skoro tak mówisz... Nie lekceważyłbym czarodziejek. Są piękne, mądre i pomocne. Ale to tylko pozory. Jeszcze się z nimi rozprawię. Jedyne, co przemawia na korzyść twojej znajomej czarodziejki, to fakt, że już kiedyś zdradziła przyjaciółki. Ufam, Triss. Przypomnisz sobie jeszcze moje słowa. Kim jesteś? I nie chodzi mi o twoje imię. Dobre pytanie. Niestety to skomplikowana sprawa. Wychowałem się na dworze królewskim Redanii. Mój ojciec został zamordowany w trakcie wojny z Nilfgaardem. Odkąd przestałem się interesować zabawkami, próbuję odzyskać swoje dziedzictwo, znaleźć morderców ojca i zaprowadzić porządek na włościach. Niestety, otaczają mnie sprzedajni zdrajcy, czarodziejki-nimfomanki cierpiące na przerost ambicji i niewyżyci kapłani Wiecznego Ognia. Zdążyłem się zorientować, że temerskie elity wyglądają podobnie. Nie wątpię. Nic tak nie przyciąga skurwysynów jak władza. Masz do mnie sprawę? Zauważyłeś, że w Wyzimie pojawiły się ostatnio dziwne edykty? Obiło mi się coś o uszy. No cóż, na tych edyktach znajduje się królewska pieczęć, ale zachodzi podejrzenie, że są sfałszowane. Powiedz coś więcej. Talar mówił prawdę. Foltest wcale nie podpisał tych edyktów. Jego podpis wygląda inaczej. Znasz Talara? Oczywiście. Byłbym kretynem, gdybym nie znał szefa wywiadu ościennego państwa. Czyli stan wyjątkowy nie jest dziełem Foltesta? Nie. Myślę, że powinienem go o tym powiadomić. No. O. Co cię łączy z Addą? Chciałem ją nakłonić do ślubu z królem Redanii. Taki mariaż byłby korzystny dla obu państw. Dzięki pomocy Foltesta król Redanii mógłby wreszcie pozbyć się pasożytów i zacząć normalnie rządzić. Temeria zyskałaby zaś wsparcie w walce z wiewiórkami. O rozwoju handlu nie wspomnę. Do tego połączone siły obu monarchii byłyby w stanie przeciwstawić się rosnącej potędze zakonów rycerskich, czcicieli Wiecznego Ognia, coraz silniejszych gildii kupieckich i cechów rzemieślniczych, co więcej... Wystarczy, przekonałeś mnie. Niestety nie jestem księżniczką Addą. A ty, Wiedźminie, co sądzisz o Foltestowej córce? O co konkretnie pytasz? Pytam cię jako eksperta od potworów. Adda była strzygą, odczarowałeś ją. Owszem. Czy będzie mogła mieć dzieci? Nie widzę przeszkód. Normalne, zdrowe, ludzkie dzieci? Tak mi się wydaje.
ale byłoby dobrze, gdyby któryś z wiedzących rzucił na nią okiem. Dziękuję, Wiedźminie. To dla mnie ważne. Chciałbym, żeby ta rozmowa została między nami. Jeszcze jedno. Wiem, że Adda jest tobą zafascynowana. Mam nadzieję, że nie będziesz próbował pokrzyżować planów dynastycznych Redanii. Nie obawiaj się, królu. Nie będę się mieszał. Kiedy się zorientowałeś? Twoi ludzie patrzyli na ciebie w dziwny sposób, kiedy mówiłeś o Redanii i Addzie. Jeśli będziesz kiedyś w Redanii, odwiedź dwór królewski. Bywaj, Wiedźminie. Bywaj, królu. Ale że król tak kurczę i tak się ukrywa, tak ciekawe. Wziął sprawy w swoje ręce, czyżby? I pytanie, czy możemy już pójść do Kalksztejna? Spróbowałbym, bo coś tam ruszyliśmy z tymi questami, więc mam nadzieję, że to chodziło o postęp w questie, żeby było git. I że mogę już przyjść do Kalksztejna. Jak muszę coś konkretnego wykonać, no to mam nadzieję, że mi się wyświetli po prostu wtedy, że no, dobra. Kalksztejn powinien mieć gotowy eliksir. Ale powiem wam, że naprawdę wciąga mnie strasznie ten Wiedźmin. Strasznie ciekawe jest to, co tutaj się wyrabia. Tak? Przygotowałeś już eliksir? Jest gotowy, ale nie gwarantuje poprawnego działania. Młoda dama musi go podać na własne ryzyko. Aby mieszanina zadziałała, nasza dziewica musi jeszcze uronić do niej łzę. Dziewica? Moment, nie było mowy o żadnej dziewicy. Jak to? Mówiłeś o młodej pannie i odniosłem wrażenie, że ona i zarażony lykantropią nie są jeszcze związani ślubem. Kalksztejn, wyszedłbyś czasem z laboratorium. W jakim świecie ty żyjesz? Gdzie ja znajdę dziewicę? Też mi coś. Łza dziewicy jest nieodzowna. Życzę powodzenia. Ojajaj. Albert. Obawiam się, że dziewczynki Carmen nie są dziewicami. Nie no, każda tutaj dziewczyna jest chyba przehełdożona, no. Jeszcze my też masaliśmy w tym palce. Ewentualnie... Ale to nie wiem, czy łza dziewczynki może być. Gdzie jest mój kot? To już musi być dorosła kobieta, czy mała dziewczynka by mogła też... uronić łzę i pomóc. Nie wiem, może Carmen nam coś podpowie. Też, jak tak będę chodził po mieście i szukał, to ktoś mi może chybiula zrobić. Aha. Czy po prostu muszę na chybił trafił, tak? Nie wiem, może ta biedna dziewczynka to jest rozwiązanie. Ząb mi rośnie, ale boli. Dlaczego? Wybacz śmiałość, ale... Dlaczego cię to Jakby to powiedzieć... Potrzebuję łzy dziewicy, aby wyleczyć pewnego człowieka z klątwy likantropii. Och, babcia opowiadała mi bajkę o pięknej... Nie chcę być niegrzeczny, a... Aha, no dobra, mamy. Pierwsza z brzegu. Mieszczka okazała się być. Nie wiem, czy rzeczywiście jest, ale jeśli tak, no to dobrze. I miejmy nadzieję, że to pomoże, bo szkoda byłoby tracić Vincenta. Wiadomo, będzie na nas cholernie wkurzony. Niewątpliwie, ale no... Quest sam się nie zrobi, także przykro mi. Questu nie zamierzam. Nie omieszkam odpuścić. No i też no prędzej czy później go choroba dopadnie, nie? W końcu stanie się wilkołakiem od wewnątrz nawet. Poprosiłem znajomego o magiczny eliksir przeciw likantropii. Weź go, powinien pomóc. Dziękuję, Wiedźminie. W prosty sposób. Nie rozgłaszaj na mieście, że podjąłem się zlecenia za darmo. To by zepsuło. Dziękuję. W tempie ekspresowym dowiemy się, czy pomogło. Carmen żyje. Więc nie jest źle. Pytanie, czy Vincent też? Tak. Jak? Magiczny napój pomógł? Wymieszałam go z winem i dopilnowałam, żeby Vincent wypił wszystko. Potem czuwałam nad nim, ale to w niczym nie pomogło. Trzeba spróbować inny. Tak. Ludzie bajają, że prawdziwa miłość pomaga przemienić bestię w człowieka. Ale przecież my się kochamy. Nawet bardzo często. Myślę, że w tych bajaniach słowo miłość ma jednak inne znaczenie niż nocne harce. Kiedy ja wiem, że Vincent mnie nie kocha. Czasami w gniewie nazywa mnie ostatnią kurwą. Carmen. Wiem, że jestem dziwką. Ale dla niego mogłabym być jak inne dziewczyny, założyć jasną sukienkę i wybrać się w święto do kaplicy. Psia krew, mogłabym się nawet nauczyć haftów.
Posłuchaj, Carmen. Vincent musi chcieć przestać być wilkołakiem. On ciągle się waha. Jest rozdarty między mną a pracą. Musi zdecydować, co w życiu jest ważniejsze. Wiedźminie, proszę. Idź na posterunek i porozmawiaj z nim o tym. Okazało się, że ta ostatnia metoda, jaka została, która jest... No nie pomyślałbym, że poskutkuje w jakikolwiek sposób. Jest bajaniem. Przynosisz ze sobą kłopoty? Może okazać się tutaj jedyną, która zadziała metodą. Tylko pytanie, czy uda nam się przemówić Vincentowi do głowy z tym. Ale śmierdzi. Plus jest taki, że po tym wszystkim dalej żyje. No ale minus, że musi wybrać, co woli. A tutaj nie jestem pewien, bo jako wilkołak jest zafascynowany byciem wilkołakiem. A jako człowiek to nie wiem, zobaczmy. Carmen prosiła, żebym z tobą pogadał. Najpierw wiedźmin detektyw, teraz wiedźmin terapeuta. Będę się streszczał. Carmen nie chce, żebyś był wilkołakiem. O co ci chodzi? Przecież to nie ode mnie zależy. Mogę odczynić klątwę, ale to ty musisz tego chcieć. Chcesz być z Carmen? Wiedźminie. Czy dla Carmen zrezygnujesz ze swojej siły i nadludzkich możliwości? Których używam do walki ze złem. I które kiedyś cię przerosną. Jeszcze masz wybór. Zastanów się dobrze. Zastanowię się, Wiedźminie. Miłość ma wielką moc, ale musi być prawdziwa. I widzicie, trochę latania jest. No ale questa trzeba zrobić. Nie ma, że boli. Tak sobie biegamy, ale jedna rzecz się nie zmienia, mianowicie baraniny dalej nie ma. Jestem ciekawy, czy coś się stało z baraniną, czy po prostu mi się nie respi NPC jego. To i mnie to strasznie, kurde, ciekawi, nie? I on się podziewa. Widziałem się z Vincentem. Nie wiem, jak ci dziękować. Tyle szczęścia naraz. Mieliśmy poważną rozmowę. Wyznałam mu, jak bardzo go kocham. No nareszcie. Powiedział, że skoro tak o niego dbam i tak się staram, może warto dać szansę tej miłości. Pierwszy raz widziałam łzy w jego oczach. Cieszę się, Carmen. Czasami proste rozwiązania są najlepsze. To nie wszystko. Ostatnio w ogóle nie znajduję w łóżku sierści. Być może nie chcę zapeszać. Być może wszystko zmierza ku dobremu. Cieszę się. Prawdziwa miłość może czynić cuda. Udało się, uratowaliśmy Vincenta. Bardzo się cieszę z tego powodu. Wiadomo, nie będzie on teraz tak skuteczny może. Jednakże, no, ważniejsze jest to, aby człowiek był szczęśliwy, tak? No ta wyzima i tak. W wilkołach tutaj nic nie zdziała, kiedy takie rzeczy się dzieją wewnątrz. W ogóle jakieś przekręty, ciulwie, co to naprawdę jego dobre zamiary i tak tutaj nie pomogą. No. Zobaczymy, czy możemy z nim o tym porozmawiać, jak się czuje. Mam nadzieję, że jest zadowolony ze swojej decyzji i niczego nie żałuje. Bywa. Dobra, ma to w dupie. No i dobrze. Jak Carmen zniknie, to wtedy możemy się obawiać, że... Vincent Wilkołak powrócił. Świetnie, że jesteś, Wiedźminie. Dowiedzieliśmy się wiele nowego o Salamandrze. Jakieś dobre wieści? Niestety nie. Ma znacznie większe wpływy niż się spodziewaliśmy. A ty, jak sądzę, masz dla mnie propozycję. Niepotrzebnie ironizujesz. Salamandra ma bardzo silne wsparcie polityczne. Tak silne, że nie udało nam się namówić ani władz miejskich, ani wojskowych do walki z nią. Jak to możliwe? Nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że ma to jakiś związek z pojawiającymi się ostatnio podejrzanymi edyktami. I co zamierzacie z tym zrobić? Potrzebujemy wsparcia i to nie byle jakiego. Oddziału wojskowego, jakiejś siły paramilitarnej. Co to ma wspólnego ze mną? Twoja sława i neutralność jest atutem. Chcemy, byś negocjował z naszymi potencjalnymi sojusznikami. Kogo masz na myśli? Tych, którym salamandry weszły w paradę. Skojatel, zakon płonącej róży. Nie sądzę, byś dogadał się z Veleradem. Zobaczę, co się da zrobić. Jeśli uda ci się kogoś przekonać, spotkamy się z nim tutaj. No Skojatel to nie ma bata.
Dobrze, no pogadamy jeszcze z Vincentem za chwilę, jak Triss tutaj będzie, bo też tutaj mamy odnośnie tego teleportu pogadać, czy wiesz czego. Będziemy teraz sobie pogadać z Veleradem i z Siegfriedem. Do Javienina nie mam dostępu, bo nie mam pojęcia, gdzie się znajduje, więc... No i... No, jak go znajdziemy, to on raczej nas zamorduje, aniżeli pomoże nam. Spodziewam nawet scenariusza, kiedy to Javienin trzyma Salamandrą, ponieważ wyczuje swoje szanse, żeby się wbić. Aczkolwiek powiem wam, że tak przyjemnie bez tego Skojatel, bo myślimy tylko o Salamandrze, którą stopniowo wybijamy. Co prawda okazało się, że jednak ona jest głębiej zakorzeniona, aniżeli nam się wydawało, ale wiecie, no. Stopniowo umierają tutaj, tak. Może pękną w końcu i będzie nasza szansa. Co tam u Zoltana w ogóle? Mam już za sobą kilka partii z zawodowcami. Fiu. Nie byli tacy twardzi. Teraz otwiera się przed tobą droga do gier o naprawdę wielkie pieniądze. Prawdziwych szulerów trudno znaleźć, ale takie partie przechodzą do legendy. Powodzenia. Z szulerami, nie wiem kim są szulerzy. Geralt, dobrze cię znowu widzieć. Witaj, jak tam twoja noga? Noga? A, w porządku, to było tylko draśnięcie. Wszystko skończyło się szczęśliwie? I to jak? Otrzymam odznaczenie za obronę majątku mieszkańców. Rozumiem. Niestety, ty nie możesz go otrzymać. Wyróżniają tylko zakonników. Chyba, że... Nie, Siegfried. Nie namówisz mnie, dopóki nie odwołacie celibatu. No tak. W każdym razie nie uwierzysz. Odznaczenie wręczy mi sam wielki mistrz na prywatnej audiencji. Tak, Geralt? Jak tam twoje odznaczenie? Niestety jeszcze nie wyznaczono terminu. Już nie mogę się doczekać. Po ceremonii będę rozmawiał z samym wielkim mistrzem. Powinieneś go poznać, Geralt. To prawdziwy wizjoner. Wizjoner? Zgadza się. Czasem, kiedy spojrzysz na człowieka, wiesz, że jest przeznaczony do wielkich czynów i że odciśnie swe piętno na losach świata. Takim właśnie człowiekiem jest Jakub de Aldersberg, wielki mistrz zakonu płonącej róży. Pożyjemy, zobaczymy. Tak, Geralt? Ciekawe, czy na tą propozycję się zgodzisz? Miłoby Mam było. Mam dla ciebie propozycję. Co powiesz na zniszczenie Salamandry? Świetny pomysł. Tylko jak? Mam potężnych znajomych, którzy wiedzą, jak ich zniszczyć. Nie wciągasz mnie, aby w jakieś polityczne intrygi? Siegfriedzie, tyle razem przeszliśmy. Zaufałeś mi w banku. Może masz rację. Mogę poznać szczegóły? W karczmie nowy Narakord. Wieczorami urządzane są przyjęcia. Pojawię się niezawodnie. Czekaj na nasz sygnał. Dobra. Mam dość. Wieczny ogień. Chris... No, to na pewno o tajnym spotkaniu można ją poinformować. I spróbował z tym Veleradem mimo wszystko. Wiadomo, pewnie się nie zgodzi, ale spróbować nie zaszkodzi. Kurde, jakie rymy lecą. Na początku odcinka coś mi się zarymowało, teraz też normalnie. Widać, że artysta, raper, poeta, traper, hip-hopowiec, pisarz, tekściarz, ghostwriter. Wszystko. Wszystko to tytuły, definicje, które powstały na podstawie mojej persony, tak? Oczywiście żartuję, jakby ktoś nie skłał żartu. W ogóle jestem w trakcie montowania tego ostatniego, 34 odcinka. Już mam 32 minuty, a zostało mi jeszcze 35 minut surowego materiału, z czego to jest to właśnie część z Wilkołakiem, nie? Więc tam raczej za wiele nie powycinam, bo tam dużo rozmów, dużo rzeczy się działo i w ogóle Salamandry, Radowicz, tralalala, wszystko. Więc jestem ciekawy, znaczy pewnie raczej długości nie dorówna to temu specjalnemu odcinkowi, co miał 55 minut chyba. Ale no 40 minut to na spokojnie do przebicia. Na ten moment obstawiam, że będzie 45. Ale zobaczymy tam, ile wyjdzie. Znaczy, wy wiecie, ile wyszło. Z Veleradem miałem pogadać, już się zategowałem. I z Triss. Zaczniemy od Velerada. Z Triss to może od razu pójdziemy. Tak jak ostatnio, chyba. Velerad. Nie lubisz polityki. Zakon płonącej róży. Nie ma. Bywa. Okej, okay, no z Veleradem nic się nie uda. Dobra.
z Devetem to nawet nie miałem gadać, ale i tak bym nie pogadał, jakbym miał. Albo bym próbował za wszelką cenę poprowadzić tę rozmowę tak, żeby on się nie zgodził. Bo Devet to jest szuja. Mówię wam to uroczyście, Devet to szuja, która wykorzysta nas. Wykorzysta wszystko, on jest tym złym tutaj. Możliwe, że macza palce z tymi salamandrami i on posługuje się fałszywymi edyktami, więc na bank coś jest z nim nie tak. No. Nie można ufać Devetowi. Problem jest taki, że on ma w swoich rękach... Gdzie jest Alvin? W swoich rękach ATD, ale gdzie jest Alvin? Nie rozpieszczasz? Okej, dobra. No, pozyskałem dla nas. Świetnie. Spotkanie z Loivardenem to idealne miejsce na rozmowę. Zatem postanowiono. Geralt, zadarliśmy z potężnymi ludźmi. Ta rozmowa może wiele zmienić. Co masz na myśli? Zakończ swoje sprawy w Wyzimie. I dobrze się przygotuj. Może weź ze sobą jakieś eliksiry. Potem może być za późno. Kurczę pieczony, czyli to aż tak. Czyżby akt czwarty się szykował? Dobrze. Zobaczę tylko, czy coś mam do zrobienia jeszcze w dzienniku, ale wydaje mi się, że nie. No szulerzy to pewnie są już w czwartym rozdziale. No to nie będzie bolało, to nic z tym nie zrobimy. Tutaj znalazła Zara Javeda. Tutaj sprawy królów, tu nic nie zrobimy. Tutaj no to coś tam przy okazji się nabije. Tutaj ostatni, no to tylko powód, by rozprawić się z Salamandrą. Tutaj to czekam na ruch Loivardena. Dziwne, że to dalej w ogóle mamy. Te eksponaty są w czwartym akcie. Poker też pewnie w czwartym akcie. No to ewidentnie chyba już możemy się skupić na głównej misji. O, i Alvin jest. To jeszcze pogadamy z Alvinem ostatni raz. Czemu w ogóle Alvin nie chodzi do szkoły jakiejś czy coś? Ale dobra, to ciężko byłoby ogarnąć, a pewnie i tak zaraz nas tutaj nie będzie, bo zmiana lokacji nastąpi jakoś pewnie. Bo z aktu na akt zauważyłem, że coraz nowe lokacje powstają, nie? Znaczy, nie powstają, ale przynosimy się do nich, więc... Rzeczywiście szkoda na jest szkoły szukać. Co jest? Czekajcie, bo to... Czekajcie, wczytam, bo... To była jakaś rozmowa, która nie była Kurwa. Natomiast wczytać zapisałem, no nic. Zobaczmy z dziennika, co nam powiedziała. A, wszyscy są w nowym Narakorcie. I powinienem niezwłocznie się do niego udać. Dobra. I niezależnie od pory mogę tam przyjść. Jak dobrze rozumiem, nie będę musiał specjalnie spać. Karcz mi tracić 5 orenów, tylko jak przyjdę, to mają być tam wszyscy, kurwa, jego mać. Ponieważ mam już tego dosyć, naprawdę. Bo tyle czekam zawsze na nich. Muszę specjalnie chodzić spać, żeby wszyscy byli w dobrym miejscu. Po prostu bądźcie tam i nie wkurzajcie. To byłbym bardzo, 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 bardzo zadowolony. Jeśli nie, to ja normalnie wam jakąś intrygę wyknuję. W ogóle stworzę inną siłę polityczną. I w ogóle przyjmuję Wyzimę, nie? Geralt będzie namiestnikiem tego miasta i wali mnie to wszystko. Carmen i kurtyzanami z tej nowego domu, czy jakoś tam, z tymi wampirzycami się zgadam i przyjmujemy Wyzimę, nie? Bo to nie może tak być. O, co jest? Geralt, jesteś w niebezpieczeństwie. O co chodzi? Wojskowi dowiedzieli się o waszych spotkaniach, a Salamandra ma wtyki w armii. Musisz uciekać. O, nie mogę. Muszę porozmawiać z innymi. Salamandry zaraz tu będą. A więc stawię im czoło. Uciekajcie. Myślałeś, że zostawię cię tutaj samego? Spodziewałem się, że będziesz walczył. Moi ludzie są przygotowani, to ochotnicy. Nie daj się zabić. Jeśli coś ci się stanie, Carmen... Zrozumie. Straż miejska, skąd wy tu? Nie tylko wy macie swoje wtyki w armii. Cóż, Vincent, nie trzeba było stawać po stronie Wiedźmina. Nie macie szans. Sprawdźmy. Co się dzieje? Zadarłeś Salamandro! To są tylko dwa ziutki. Mag. Oha, ten mag. Dobra, nienawidzę tego maga. To jest taki śmieć. Ardem od razu. I dobijamy. Dobijamy. Dobij go. A, dobili go. No i super. Doskonale. W
Super. Maga się pozbyliśmy na samym początku bardzo dobrze, bo dzięki temu mniej osób umrze w walce z salamandrami. Mniej strażników, bo oni pewnie są śmiertelni i jak oni umrą, to Inoros. Już doskonale. Nie przeszukamy ich, szkoda. Twardy glina, dziwka ze slumsów i prawdziwa miłość. Miłość łamiąca klątwę wilkołactwa. Jak w bajce. W świecie zdominowanym przez pogardę i skurwysyństwo. W świecie pełnym bandytów i morderców. Szczere uczucia nadal mogą czynić cuda. I dlatego warto walczyć. No fajnie, jak że takiego przyjaciela. Takiego przyjaciela mamy. Znaczy może to nie przyjaciel, a może i tak, nie wiem. Coś z tym trzeba zrobić. Szkoda, że Vincent jest tak obity. Mogę z tobą pogadać może o tym? Musisz się śpieszyć. Okej. Okay. Czyli oni będą tutaj nam tyły zasłaniać, dobra. Powiem wam, że jest fajnie. Podoba mi się. W końcu zabiliśmy tego maga, tylko nie wiem, czy to ten mag, co ostatnio był w Kermoren, czy nie, ale jeśli tak, to fajnie, że go ostatecznie zabiliśmy. Chyba, że on umarł w tym Kermoren. Nie pamiętam szczerze, czy nie teleportował się, czy uciekł. Wiesz co? Nieważne. W każdym razie dzieje się dużo rzeczy. Fajnie, że mamy takich towarzyszy jak Vincent. I że zrobiliśmy to zadanie. Dzięki temu nam pomógł pewnie. Tak to byśmy możliwe, że solo walczyli. Witajcie. Czekaliśmy na ciebie, Wiedźminie. Witam. Martwiłam się o ciebie. Ustaliliście już coś? Ponoć zakon Płonącej Róży jest skłonny współpracować. Oczywiście. Raz na zawsze wyplenimy zło z Wyzimy. Co prawda w samym zakonie można zauważyć pewne niezgodności, no ale... Niezgodności? Zmieńmy temat. Podobno mamy się gdzieś magicznie przenieść. Pomińmy szczegóły. Triss teleportuje ciebie i Zygfryda do bazy Salamandry. Otworzycie wejście dla oddziału zakonu. Ale to... Kiedy? W zasadzie już tylko to musimy ustalić. Cisza. Słyszę kroki. Czy Salamandra wyjdzie? Drzwi są zamknięte. Otwierać! W imię króla Foltesta i Płonącej Róży! Nie. To Devet, sprzedajny zakonnik, zakała naszej profesji. Śledził mnie łajdak. Mógłbym go zabił, szczerze. No, to mamy problem. Zygfrydzie! Wiem dobrze, że gadasz z wiedźmą! Jesteś skończony! Na honor. Triss, czy zdołasz nas teraz przenieść? Teraz? Co za kretyński pomysł. To może być jedyna szansa. Alk Imbaga Hara! Znałem takiego rycerza, który po teleportacji wypłynął ze zbroi jak gotowane flaczki. Liczę do trzech! Jesteś skończony, Zygfrydzie! Flaczki? Może jednak... Dark Ambra der Hadrean! Co się dzieje? Ojajaj, nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że Zygfryd przeżył, bo szkoda byłoby, jakby umarł. Nie ma sensu... O nie. Oj, niedobrze. Oj, niedobrze. Mam nadzieję, że Zygfryda przeniosło gdzieś obok, a gdzie nie... Gdzie do cholery jestem? No. Muszę powiedzieć pani czarodziejce, że tym razem nieco przesadziła. No. Czy Ardem mogę to zniszczyć? Tylko to. Tego już nie ruszę. Dobra. Musimy zabić salamandry, ale mam nadzieję, że Zygfryd żyje. Jeśli nie, to bardzo szkoda, bo to był, kurde, bardzo dobry przyjaciel. Z drugiej strony może to dobrze, że nie trafiłem na środek jakiejś sali. No to na drugą nóżkę. Pijani są, okej. Walczcie, patałachy! Dobra. Nie wiem, czy pić eliksir teraz, chyba nie będzie trzeba jeszcze. Chyba, że kikimory mi wyjdą, wtedy będzie problem rzeczywiście, ale... Tak, to na solo, to na spokojnie. Dobra, pozbyliśmy się ich. Zobaczmy, co jest w kufrze. Książka, którą przeczytałem i jakieś tam ostrzany i pieniądze, to wezmę. Jak będę miał okazję, to sprzedam. Ale raczej będę miał. Chyba takiej tragedii nie będzie. I kurde, żeby ten Zygfryd przeżył. I idziemy. O, jest! Dobra, żyje. Oj, i tam jacyś ziutkowie są. Niefajni.
Wiedźminie, nie ma czasu do stracenia. Siegfried, a więc jednak. Nie ma czasu. Musimy otworzyć bramy i wpuścić mój oddział. Co z Triss? Uciekła. Musiała się teleportować. Ale wcześniej rzuciła na ciebie tarczę Alzura. Tarczę Alzura? Co? Jakieś potężne zaklęcie. Zna je z księgi, którą zdobyłeś na bagnach. Dziwne. Nie przypominam sobie, żebym jej dawał tę księgę. Wiedźminie, mój oddział stoi już w pogotowiu. Sobie wzięło. Pojedynkę nie przejmiesz całej bazy Salamandry. Jakieś pomysły? Salamandry używają przeklętej elfiej magii, by wchodzić do swojej bazy. Magicznego portalu. Możemy go użyć? Czarodziejka powiedziała, że można go uruchomić jakimś magicznym kamieniem. Jest coś takiego w jaskini, po prawej. No to idziemy po kamień. Zobaczmy w ogóle, co to jest. Prohibitia, spis zakazanych artefaktów Ars Magica. Portal Alvaro, nazwany od nazwiska jego odkrywcy, znaleziony w elfich ruinach pod Wizimą. Jeden z niewielu stabilnych portali, rozebrany i ukryty w nieznanym miejscu podczas wygnania czarodziejów przez króla Foltesta. Zobacz incydent na Tanet. Podaje się, że portal wymagał do aktywacji jedynie kamienia mocy. Więc to ten kamień tutaj jest. Więc sobie go weźmiemy. Możemy iść do portalu Arvaro. Nie wiem, czy mogę ci o nim powiedzieć. Musimy się śpieszyć. Okej, okay, to sam sobie robię to. Dobra. Tylko pojawia się pytanie, czy zdążymy sobie to aktywować, czy tamci nas nie zaatakują. Azar Javed jest tam nawet. O, proszę. I żeby ci żołnierze przeszli bez problemów, to jest ważne. O nie. Mam nadzieję, że to nie jest Devet. Dobra, to są normalni żołnierze. To git. To... Musimy się śpieszyć. Pozostaje walczyć. Jaka bitka, o kurde mać. Co się dzieje, ty? Podniecam tą walkę, szczerze, bardzo fajnie. Tutaj się sobie sadło użyję. Znaczy kamień szlifierski. Żeby więcej dodawać. Dobra. Jaskółki jeszcze nie muszę w teorii. Raczej tak o Javeda się nie pozbędziemy, nie? Piosenka pewnie będzie, no bo Javed i Magister. Co jest? A ten. No, Azar, Magister. Zdaje się, że będzie wasza pora, by umrzeć. Jednakże przed tym trzeba przeszukać wrogów. I to Salamandra od tyłu jeszcze idzie, patrzcie. Zbyliśmy się oddziału, który nam plecy robił. Także tyle dobrego. Dobra, no to atakujmy tego Magistra i Azara, bo to możliwe, że co chwilę będą przychodzić. Wieczny ogniu wypełni me serce. Cutscenka. Biały wilk, spodziewaliśmy się ciebie. Widzę, że wszyscy są w komplecie. Dobrze. Załatwimy całą sprawę. No, znowu idą nam od pleców. Ha, przyznaję, nie doceniłem cię na bagnach, jednak teraz sytuacja się zmieniła. Niczym mnie nie zaskoczysz. Widzę ponadto, że ludzie są gotowi iść za tobą w ogień, a wśród nich sam Siegfried z Danel. Wszystko układa się zgodnie z wielkim planem. Jeśli wykażesz się mądrością i odrzucisz głupie sentymenty, będziesz mógł zobaczyć jego realizację. A jeśli odmówię, nie wykażę się mądrością? Bo widzisz, jestem wiedźminem, typem raczej prostym i bardzo sentymentalnym. Nie rozśmieszaj mnie, Geralt. Prostota pasuje do ciebie jak pięść do nosa, a sentymenty jeszcze mniej. Nie odmówisz. Jesteś na to za bystry. Zresztą kogo chcesz bronić? Foltesta? Monarchę, który ma więcej grzechów na sumieniu niż magister trudnych słów na podorędziu? Wiesz przecież, że Foltest zrobił dziecko własnej siostrze, a potem pozwalał, by nieumarły potwór zjadał poddanych przez kilka lat. W trakcie wojny troszczył się tylko o własną koronę. Pozwolił Nilfgaardowi splądrować i spalić sąsiednie królestwa, z którymi wcześniej zawarł przymierze. Prości ludzie umierają tam z głodu do dzisiaj. Sam powiedz, warto za niego walczyć? Do czego zmierzasz, Javed? Masz rację. To retoryczne pytanie. Jeśli nie Foltest, to kto? Loża czarodziejek? Nic o niej nie wiesz. Możesz sypiać z Marigold, ale nie masz pojęcia, do czego są zdolne te suki. Powiem ci tylko, że wywarły spory wpływ na ostateczny kształt traktatów powojennych. Przesiedlenia, deportacje, nierozwiązana sprawa Skojatel to tylko niektóre z ich dokonań.
Widzę, że w swoim wywodzie zmierzasz do jakiejś niesamowitej, przełomowej puenty. Salamandra nie jest zła, nie bardziej niż to konieczne. Nie bardziej niż ktokolwiek obdarzony ambicją i wolą, by samemu kształtować swój los. Jeśli Salamandra nie jest złem wcielonym, to czymże jest według ciebie? Prawo siły, gwałty, morderstwa, zdrady. Dążenie do celu bez względu na liczbę trupów, które trzeba zdeptać. Jak nazwiesz ten chory twór? Przyszłością, Wiedźminie. Ewolucją lub, jeśli wolisz, przeznaczeniem. Jestem nie tylko prosty i sentymentalny, ale do tego jeszcze staromodny. Bo widzisz, mam w życiu taką przyszłość. Wolę walczyć z tym koszmarem, nawet jeśli walka jest beznadziejna. Już ci mówiłem, tym razem niczym mnie nie zaskoczysz. A to, że chciał wziąć na naszą, nas wziąć na swoją stronę, to oznacza, że są słabi. Magister, zajmij się nim, nie mam przeciwzaklęcia. O kurde. Dobra, Triss nas uratowało tą tarczą. A cóż to? Co i nas ominie ta walka? Na bagnach Javed nie wytrzymał nerwowo. Mógł mnie wykończyć i zabrać Księgę Zaklęć. Ale zmiękł i uciekł. Tarcza Alzura zadziałała doskonale. Javed zwiał, ale zostawił magistra. Mhm. Następnym razem nie ucieknie. Magister to i też zawsze coś, jak go dorwiemy. Geralt, nic ci nie jest? Siegfried, co się stało? Dostałeś i to mocno. Jak widzę, czarodziejka rzuciła na ciebie jakieś ochronne zaklęcie. Tak. Dobrze, że tarczę Alzura. Okradła. Magister gdzieś zwiał. Nie możemy się przebić przez tę barierę. Sam się nim zajmę. Dobra, wy tam walczcie z tymi skojatel, co was atakują. A ja sobie magistra dopadnę, to będzie naprawdę przyjemność. Pytanie, czy to w przyszłym odcinku zrobić, czy teraz? Nie no, oczywiście, że teraz nie jestem aż taki gister i kikimory. Kikimory nic nam nie robią nawet. Aha. To ja sobie to Ardem później rozwalę. Nie, kurde, przypadkiem kikimory uderzyłem. Polera. Nie chciałem kikimorki, przepraszam was bardzo. A to może tę królową nawet znajdziemy. Skoro tak się dzieje. To magister, no. W końcu się spotkamy, nie uciekniesz, nie stworzysz portalu. Przyznaję, że w odmienny sposób imaginowałem sobie nasze ponowne spotkanie. Zanim nastąpi nieunikniony koniec twojego sztucznie wydłużonego życia, udowodnię ci jego bezcelowość. Umrzesz świadom, że byłeś jedynie błędem historii. Błędem. Nie pierdol, magister. Odpowiedz mi zatem na jedno pytanie. Dlaczego za wszelką cenę nie chcesz dopuścić do stworzenia nowych Wiedźminów? To proste. Wbrew temu, co o was mówią, czujesz. Czujesz, że nie ma dla ciebie miejsca w tym świecie. Swoje istnienie zawdzięczasz koniunkcji sfer, podobnie jak relikty pokoniunkcyjne, które eliminujesz z takim zapałem. Wiesz, na czym polegał błąd twoich stwórców? Oświeć mnie. Chętnie. Nie pozbawili was emocji. Mutacja nie udała się w pełni. Mieliście jeździć po świecie i zabijać potwory, a nie decydować, filozofować, okazywać wątpliwości. Straciliście skuteczność. Obaj o tym wiemy. A więc zabijecie nieskuteczny, pełen wątpliwości błąd historii. To źle świadczy również o tobie. Ale dość gadania. Graj, muzyko. O... Nie ma szans, magister. Wiemy to wszyscy doskonale. O kurde, znowu te kikimory. No nie. Nie wiem, czy one były źle nastawione, czy je przypadkiem zaatakowałem i to powoduje, że się wkurzyły. Że zabiłem pierwsze kikimory dlatego, że one mogą mi, wiecie, ten ból efekt dać, że nic nie mogę robić potem. Więc... To było kluczowe. Teraz mogę się zająć na spokojnie magistrem, który został właśnie zabity. Zwyciężyłeś. A.
możesz zabrać drogocenne wiedźmińskie skarby. Osiągnąłeś cel. Okaż łaskę pokonanym. Zawsze warto spróbować. Jednak odbijacie pociski w locie. Co jest? Nie gadaj, że znowu przeżyję. Nie no. No i mamy leże Kikimor. O, nie żyje magister chociaż w końcu. No ale mamy królową Kikimor. Kurde mać. Z deszczu pod rynem. Ja bym się wkurzył, jakby znowu przeżył. Bo to byłoby takie wydłużanie tego jego życia niepotrzebne moim zdaniem, tak? Musimy sobie wziąć ten miecz. Sobie go osełką. Albo nawet miałem diamentowym nasmarujemy, żeby więcej zadawał. I Kiki może. Co ona się pokazała i poszła? To wszystko? Nie uwierzę. No. Mamy z powrotem. Zaginioną księżniczkę. Dobrze, no. Trzeba się rozprawić. A mi Kikimory nie będą... To jest! Czemu nas hitem zgarnęła jednym? I czemu mi się nie chciało Igni rzucić? Czyżby królowa była silniejsza, aniżeli przypuszczałem? Czyli po prostu muszę ją obygiwać i spelami pewnie, tak jak ostatnio bić. To mój jedyny pomysł. No i teraz do skutku będę próbował. Także nie będę was tym męczył. Puszczyk by się przydał, to szybciej będę mógł rzucać w sumie te zaklęcia. Kurwa mać, no. Ojojoj, to się pomęczę. To już chyba mamy podobny scenariusz jak z Bargestami. Muszę raz uderzyć, znaczy nie jest podobną walkę, ale też długo się będę męczył z nią. Muszę raz Igni ją dupnąć i uciekać po prostu. To jest cała filozofia tego pojedynku. No kurwa mać. Kurwa. Oj, przychodzą inne Kikimory teraz. Kurwa jego mać. Quen jest potrzebny chyba. Dobra, Quen będzie dobry, bo jak ona mnie one-shotuje, w takim razie dzięki Quen ona mnie nie one-shotuje, tylko po prostu uderzy. Co to już poszło? Chyba tak. Kurwa, co jest? No Quen kurwa użyłem! Quen! Ajajaj. Chyba, że Irdenem. Spróbuję. Aha. I gówno to Irden dało. Aha, bo Quen się wyłącza, gdy Geralt zaatakuje. No to istotna rzecz. Nie. Bo to Igni jej zadaje 1 HP chyba, praktycznie szczerze, więc trzeba szukać innych rozwiązań. No kurwa mać! O co chodzi? Co ja mam zły styl walki? Nie wiem. Kurwa, ja ją biję, a ona mnie w tym czasie jest w stanie zabić. To jest bez sensu. Podpory? Spróbuję je przewrócić. Nie. Może uda się zasypać przejście. Nie gadajcie. To jest metoda serio, żeby pokonać królową Kikimor. Nie z nią walczyć, tylko przewrócić te podpory. Dobra, tylko chciałbym się przedostać przez te Kikimorki. Z drugiej strony mnie chronią przed tamtą królową. Nie mogę przez nie przeskoczyć.
Kurde, no. O, dobra. Ojej. To było rozwiązanie. Może uda się zasypać całą jaskinię. Bestia na pewno tego nie przeżyje. No, nie wiem. Jeśli szybko nie wydostanę się z tej jaskini, to cała baza Salamander runie mi na głowę. Mogę to... Warto sprawdzić, czy magister nie miał jakichś wartościowych informacji. O, udało się. Mamy coś. Aha. A, bo Kikimora zjadła magistra i w niej były wszystkie rzeczy. Dobra. Aha. No i to zniknęło tak, o. Dobra. Spoko. Nie przeszkadza mi. Była wspierana przez królewnę Addę. Muszę stąd wyjść. No, na to wychodzi. Projekt listu magistra. Azar, ty głupcze, nie przewidziałeś, że Alvin, chłopak, z którym wiązaliśmy ogromne nadzieje, potrafi otworzyć niestabilny portal. Krótko po tym, jak go ujęliśmy, gówniarz po prostu zniknął. Był tak roztrzęsiony, że nie potrafił nawet ustać na nogach, a jednak zdołał się nam wymknąć. Wydałem fortunę na zlokalizowanie śladu teleportacyjnego i wiem, gdzie się podziewa, ale kogo mam za nim posłać? Bo przecież nie moich imbecyli. Zdecydowałem, że Alvina sprowadzi człowiek, którego musimy sprawdzić. Wątpię w jego lojalność, więc możemy upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Jak najprędzej wyślij swoich ludzi do wsi Odmęty. Jeśli do czasu ich przybycia nie przyprowadzi Bachora, niech go zabiją i zabiorą małego do ciebie, do laboratorium. Śpiesz się. Czas nagli, magister. Okej, czyli będziemy musieli do tej wsi się udać za Alvinem, pewnie. Raport magistra. Przykrością kwestionuje profity płynące z sojuszu z królewną Addą. Ta zdzira jest ekstraordynarnie rozpieszczona i trudno przekonać ją do czegokolwiek. Nie zdołała w pełni wprowadzić stanu wyjątkowego, a jej par excellence, nieudolne fałszerstwa, doprowadziły Wiedźmina na właściwy trop. Póki co podtrzymujemy złudzenia Addy i nasze obietnice, ale ponieważ Foltest wraca niebawem, należy rozpocząć drugą część planu. Sponuję, że problem Geralta z Rivii rozwiąże się sam. Szybko i radykalnie. Notabene, nalegam, żebyś nie nazywał go skurwysynem, albowiem taka onomastyka może być całkowicie nietrafna, rażąco niewłaściwa i kłócąca się z prawdą, a na pewno żałośnie prymitywna. Zgodnie z przewidywaniami dostarczone substancje pozwolą ukontrolować Kikimory oraz ich matkę. Przynajmniej laboratorium funkcjonuje właściwie, a z powodzeniem wykorzystując sekrety Kermoren, magister. Okej, okay, dobra, czyli Adda jest zwykłą zdzirą. Warto zapamiętać. I postanowiła współpracować z Salamandrą. Trochę wstyd. Nie powiem, że nie. Teraz pora uciec. Z tego miejsca. I to jak najszybciej. Zanim to się wszystko zawali w piździet. Mam nadzieję, że teraz na mnie nic nie czeka i nie umrę znowu. Jakaś kolejna królowa Kikimor, bo z tamtą się niepotrzebnie męczyłem. Wystarczyło biec dalej, a nie stawać do walki. Grobla. Jak my tak wyszliśmy na groble? Aha. No nie. Nawet... Nie żartuj, ale tam są te wampirzyce po lewej. Siostry wampirzyce, może nam pomogą. Błagam, no. To jest żałosne, szczcie. Powinnam była wiedzieć, że domyślisz się, kto stoi za fałszerstwami królewskiej pieczęci. Źle cię oceniłam, widząc w tobie jedynie zabójcę potworów. Wiele zyskuję przy bliższym poznaniu. Czy jest szansa, że nie domyśliłeś się wszystkiego? Niestety wiem, że pod nieobecność ojca planowałeś zamach stanu i przejęcie władzy. Wiem też, że sprzymierzyłaś się w tym celu z Salamandrą. Nie zmieniłam planów i ty mi nie przeszkodzisz. Niniejszym skazuję cię na śmierć. Wyrok zostanie wykonany natychmiast. Wasza wysokość, Adda. Przykro mi, Geralt. Racja stanu nie chodzi do łóżka. Jeśli dobrze pamiętam, jako skazany mam prawo do ostatniego życzenia. Pocałuj mnie, wasza wysokość. Cóż za skandaliczna prośba. Ale ostatnie życzenie to uświęcony zwyczaj. Zgoda?
Niedoczekanie twoje. Ktoś go teleportował. Zapłacą za to. No. Się porobiło. Czyżby to był już akt czwarty? Jest. Rozdział czwarty. Zima. Jacyś chłopi. Co, zima tonie, czy o co chodzi? Widziałam, jak wypadłeś z tej dziwnej dziury w niebie. Sprytna z ciebie dziewczynka. Mama mówi, że jestem ciekawska i że wtykam nos w nie swoje sprawy. Pewnie coś w tym musi być. Zapytaj mnie o coś, ja wszystko wiem. Co to za miejsce? To brzeg. Mieszka tu rybak. Droga prowadzi do wsi Odmęty. Za wioską są pola. Jest tam bardzo ładnie. Jest też wyspa Rybit. Taka mała wysepka na jeziorze. Można się tam dostać tylko łódką. Faktycznie jesteś zorientowana. Zapytaj mnie o coś. Coś ciekawego dzieje się w... Alina, córka sołtysa, wychodzi za mąż i to jest jej partia. Mama mówi, że poleciała na kasę. No tak. Ona ma siostrę, Celinę, i mama mówi, że ją aż świerzbi do tego Juliana, który jest narzeczonym Aliny i który mieszka w karczmie. A co to znaczy? To znaczy, że bardzo lubi tego Juliana. Aha, już wszystko rozumiem. To jest tak. Juliana świerzbi do Aliny, Celinę do Juliana, a Alina lubi Adama i pieniądze Juliana. Ale głupi ci dorośli. Nie da się ukryć. Zapytaj mnie o... Zdawało mi się, że widziałem miasto. To podwodne miasto pradawnej rasy, pełne skarbów i potworów. Teraz mieszkają w nim ryboludzie. Trochę się ich boję, ale ten, co siedzi przy posągu pani, jest śmieszny. Można go spotkać tylko wtedy, jeśli innych ryboludzi nie ma w okolicy. Zaczynam się gubić. I są też elfy. Chorują i są biedne. Czasami zanoszę im ryby, jak królowi rybakowi się poszczęści i złowi trochę więcej. A na wyspie Rybitw można spotkać panią jeziora. Jest najpiękniejsza, ładniejsza od Aliny i też ją świerzbi. Całkiem się pogubiłem. Ale głupi ci dorośli, jak wy możecie się nami zajmować, skoro nic nie rozumiecie i ciągle was świerzbi? Wiesz, kim jestem? Jesteś dziadkiem, masz białe włosy jak każdy dziadek i jesteś brzydki, ale ja cię lubię. Ach, całe szczęście. Zapytaj mnie o coś. Na brzegu jest bezpiecznie? Tak, chociaż czasami z wody wychodzą ci źli ryboludzie i przepędzają śmiesznego ryboludzia. Jak się pojawiają, to się chowam pod chatą rybaka i nikt mnie nie widzi. Sprytnie. Pewnie, że sprytnie. Ciekawe. My zostaliśmy przyjęci do wody, no i przez łaskę, więc może tam w łaski się ich plątamy. No nic. Jesteśmy w nowym miejscu. Jest jakaś najada, to jakaś inna Moren, jak dobrze rozumiem. Tu jest kapłan Wodianoi. Okej. Okay. Bardzo ciekawe miejsce. My będziemy musieli zapewne szukać i uratować Alwina przed mordercami. Ale wszystkiego, co tutaj się wydarzy, to w tym odcinku się nie dowiemy. Dlaczego? No bo ten po prostu trwa wystarczająco długo i długo rzeczy się w nim podziało. A to za tym idzie, no możemy skończyć materiał. Także przy tym pięknym księżycu nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć. Cześć.